Rzeczywiście spotykamy się po raz pierwszy w sytuacji nowej, bo miałem przyjemność zacząć te spotkania już przecież kilka lat temu, kiedy, a było to niedługo po kwietniu 2010 roku, skupiała nas przede wszystkim gorycz, obawa, niepokój związany z sytuacją naszego kraju. I oczywiście tych obaw przecież nie możemy się pozbyć nigdy, ale goryczy jest może trochę mniej w nas, bo udało się coś tak ważnego jak odzyskać nadzieję. I to jest, myślę, przełom odczuwalny na ulicach, ale przede wszystkim odczuwalny w naszych sercach. To nie znaczy, żeśmy tej nadziei wcześniej nie mieli, ale trzeba było o nią bardzo zabiegać wbrew temu, co nas otaczało, wbrew tej przytłaczającej propagandzie kłamstwa, która w tej chwili się rozsypuje. Rzeczywistość, tak jak starałem się to w swoich niektórych przynajmniej wykładach przypominać, rzeczywistość zawsze wygrywa z nierzeczywistością. Czasem tylko męczy nas to, jak wiele czasu to zabiera, jak wiele upływa lat, zanim ten triumf rzeczywistości nad pozorami, nad kłamstwem, nad propagandą nastąpi. Ale właśnie widzimy, jak następuje i to jest zawsze pocieszające. Ale ta sytuacja, która się zmienia na naszych oczach i z naszym udziałem, ta sytuacja zmienia także nasze obowiązki, bo zawsze łatwiej w pewnym sensie jest zabiegać o coś, starać się spojrzeć krytycznie na rzeczywistość, nie ponosząc za nią takiej odpowiedzialności, jaką brać muszą ci, którzy Rzeczpospolitą władają. A teraz na pewno już, jeżeli mogę użyć takiego mało podniosłego określenia, kibicujemy temu, który będzie od 6 sierpnia sprawował Najwyższy Urząd Rzeczpospolitej. Będziemy także jeszcze musieli swoim głosem w wyborach i zabiegami o to, ażeby tych głosów było więcej, walczyć o to, aby wygrać wybory parlamentarne, żeby ten Najwyższy Urząd Rzeczpospolitej został wzmocniony siłą reprezentacji sejmowej, mającej moc ustawodawczą i siłą wykonawczego ramienia rządu. I to oczywiście sprawia, że wciąż jeszcze ten element mobilizacji, zabiegów i krytyki układu wciąż rządzącego przecież Polską jest bardzo ważny. Ale spotykamy się przecież dzisiaj w nastroju optymizmu, nadziei, a więc w nastroju, który prowadzi nas do myśli, że jesienią tego roku będziemy musieli dzielić się w jakimś sensie odpowiedzialnością za to, jak Polska jest rządzona, za to, jak realizowany jest program naprawy Rzeczpospolitej. I to wymaga trochę innego, jak mi się wydaje, ustawienia hierarchii celów poznawczych, tak bym to określił, tego, o czym powinniśmy więcej myśleć, głębiej się zastanawiać, nie patrząc tylko na to, jakie błędy robią rządzący, ale jak powinniśmy wspólnie tę Rzeczpospolitą naszą, w której będziemy mogli śpiewać z dumą Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie, jak będziemy mogli ją razem przekształcać, w jakim kierunku, jakimi metodami. Otóż do tego celu myślę, że może przydatne byłoby coś w rodzaju przeglądu najważniejszych idei politycznych, jakie się w ciągu rozwoju myśli ludzkiej przejawiały i z których czerpać możemy zarówno z tego, co dobre było w tych ideach, jak i tego, co niebezpieczne. Naukę do tego, jak nasze państwo w następnych latach może być, powinno być przekształcane. I to chciałem Państwu właśnie zaproponować, jeśli Państwo się zgodzą, bo oczywiście możemy wrócić do takiego trybu, jak w ostatnich kilku miesiącach, kiedy de facto mówiliśmy o wydarzeniach bieżących.
ale teraz chciałem zaproponować jakby bardziej systematyczny kurs. Kurs, jeżeli można tak powiedzieć, historii myśli politycznej połączonej z refleksją nad sytuacją bieżącą, jak najbardziej. To nie ma być suchy wykład akademicki o ludziach, którzy żyli 100, 1000 czy 3000 lat temu, ale ich pomysłach, ale o tym, jak te wielkie idee w historii myśli ludzkiej odnoszą się do naszej rzeczywistości, do tego, co da Bóg, będziemy mogli komentować we wrześniu, w październiku i w kolejnych miesiącach tego roku i przyszłego. Dlatego, jeśli Państwo się zgodzą, to przeczytam teraz propozycje tych spotkań i potem zamiast od razu przejść ewentualnie do pierwszego wykładu, zaproponuję, a więc dosłownie za 2-3 minuty, zaproponuję, byście Państwo się wypowiedzieli, czy powinienem jakoś zmienić te propozycje, czy powinienem całkowicie ją odrzucić, zastąpić czymś innym, czy może dodać jakieś elementy lub usunąć niektóre z tego, co Państwu chcę zaproponować. Otóż chciałem przedstawić następujący zestaw tematów, propozycji. Idee polityczne w klasycznej myśli chińskiej. Pomyślicie Państwo, kompletny odjazd, absurd, prawda? Zaręczam Państwu, że tak nie będzie, że to jest myśl niezwykle ważna, ciekawa, nie tylko dlatego, że Chiny będą tym krajem, są tym krajem, który rzuca coraz dłuższy cień na stosunki całego świata współcześnie, w XXI wieku, ale także dlatego, że klasyczna myśl chińska zawiera w sobie bardzo głęboką refleksję nad tym, jak źle i jak ku lepszemu można prowadzić stosunki wewnątrz społeczeństwa. Drugi temat, jaki chciałem zaproponować, oczywiście już nie dzisiaj, każdy byłby na osobne spotkanie, to Polis i Platon, czyli jak w starożytnej Grecji rodziła się idea wspólnoty politycznej i jak chyba można zaryzykować, w każdym razie wielu na czele z moim znakomitym starszym kolegą Ryszardem Legutką ten pogląd podziela, najwybitniejszym myślicielem politycznym w historii ludzkości. Właśnie razem z Platonem moglibyśmy się zastanowić nad naszą dzisiejszą kondycją polityczną. Platon był, dodam, jednym z najsurowszych krytyków tych wynaturzeń demokracji, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. On to wszystko przewidział. Można byłoby się nad tym także zastanowić. Trzecie zagadnienie, jakie chciałem zaproponować, to obserwacje Arystotelesa. To następny wielki umysł starożytności, który przedstawia wiele fascynujących, można tak powiedzieć, odkrywających na nowo różne zakryte przed nami możliwości interpretacji tego, co się na naszych oczach dzieje, powiedziałbym, pomysłów czy interpretacji przedstawia w swoim dziele. Dalej chciałem przejść do dziedzictwa idei politycznych Rzymu, Republiki i chrześcijańskiej inspiracji, w jednym wykładzie łącząc Cycerona, bardzo ważnego dla naszej polskiej myśli, dla myśli republikańskiej, która jest tak ważna w polskiej tradycji, i świętego Augustyna, który kładzie fundament pod całą myśl chrześcijańską o polityce. Potem o świętym Tomaszu chciałem Państwu powiedzieć i jego przeciwnikach, o Chamie i Marsyliuszu z Padwy. Potem o fermencie odrodzenia i reformacji z Machiavellim i jego księciem, tak często wciąż jeszcze ulubioną lekturą dla wielu, którzy chcą się wynieść ponad wspólnotę i z poczuciem wyższości spojrzeć na tłum poniżej, którym można manipulować i rozgrywać go dla celów własnej władzy. Chciałem powiedzieć o klasycznych filozofach liberalizmu, którzy stworzyli podwaliny tego liberalnego, przeważającego dzisiaj systemu, o Tomaszu Hobbesie i Johnie Locke'u. I chciałem wreszcie powiedzieć o
rewolucji i jej ideologiach, o pierwszych ideologiach, poczynając od Rousseau i Kanta w stronę Hegla i myśli marksistowskiej. I jeden, ostatni albo przedostatni, to zależy w jakim układzie to byśmy potraktowali, wykład poświęcony myśli polskiej, ujętej w jednym tylko oczywiście, no właśnie półtora godzinnym spotkaniu. Wiem, że to brzmi może nieatrakcyjnie dla Państwa, tak jakoś sucho, akademicko, ale jeśli Państwo się zgodzicie, to dzisiaj spróbuję Państwa tym pierwszym wykładem ewentualnie przekonać, że nawet wśród myślicieli, o których większość z Państwa zapewne nie słyszała i na ogół nikt ich nie kojarzy, można znaleźć niezwykle ciekawe myśli pozwalające nam lepiej rozumieć teraźniejszość. Teraźniejszość tu i teraz w Polsce, w momencie ogłoszenia takich, a nie innych ministrów ratunkowych przez panią premier Kopacz. W tym, prawda, zasłużonego nauczyciela WF-u, wicedyrektora szkoły podstawowej, który zostaje awansowany do rangi ministra, czy zasłużonego kierownika katedry, prawda, medycznej, kardiologicznej, który ma ratować serce tego rządu. No ale nie o bieżących dosłownie sprawach politycznych chciałem mówić, więc w tym miejscu urwę, żeby zapytać Państwa, czy tego rodzaju tematyka byłaby dla Państwa interesująca, czy powinienem jakoś inaczej to ustawić, wracając do zagadnień polityki międzynarodowej na przykład, czy reagując po prostu doraźnie na to, co się w danym miesiącu wydarzy i próbując jakoś do tego w całości dostosować wykład. Proszę, proszę bardzo, kilka uwag. Ja jedno proszę. Pytanie, ponieważ jestem od trzeciego wykładu pana profesora, czyli sprzed 4 lat, 5, już nie pamiętam, więc ten pogłębiony rys historyczny uważam, my jesteśmy już na tyle wyrobionymi słuchaczami pana myśli, że ten pogłębiony rys historyczny bardzo nam się przyda, nie tylko ta bieżączka polityczna. I wydaje mi się, że to jest taka odpowiedź pana profesora na tę czarną procesję humanistów, którzy protestowali. My jeszcze jesteśmy z dobrymi maturami, z dobrymi studiami, więc nie mamy takich zaszłości. To też tak bardzo odczuwamy potrzebę tego pogłębionego wykładu. Ja jestem bardzo za. 2, 4 ręce, 2 nogi. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są jeszcze jakieś głosy, zwłaszcza... Tak, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, to ja w imieniu Polonii Amerykańskiej, bo tak się złożyło, że w piątek i w sobotę w ubiegłym tygodniu mieliśmy wspaniałą konferencję na temat przywództwa polonijnego, a pan, panie profesorze, jest takim naszym moralnym przywódcą, jeżeli chodzi o działalność w ojczyźnie. W związku z tym pozwolę sobie podziękować w imieniu świata Polonii. Ja jestem prezesem Światowej Rady Badań nad Polonią. To jest towarzystwo naukowe, historyczne, mające swoje początki z emigracji niepodległościowej II Rzeczypospolitej, bo to stowarzyszenie założył ostatni premier II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, profesor Edward Szczepanik. Ja po prostu cieszę się bardzo, że miałem to szczęście, bo tylko będę 2 tygodnie w Polsce, że akurat trafiłem na ten wykład pana profesora, dlatego że studiujemy pana dzieła w Ameryce i wszyscy ze świata Polonii, którzy naprawdę interesują się sprawami ojczyzny, czytają pana książki, oglądają pana wystąpienia. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe. Dlatego pragnę serdecznie podziękować i przekazać panu symboliczny prezent od świata Polonii. To jest taki symbol z Colorado, a ponieważ Colorado słynie z w ogóle złota, bo od tego się zaczęło, tu są takie małe opiłki złota, a ponieważ pan profesor Nowak jest dla nas takim złotem w ojczyźnie, więc po prostu pozwolę sobie przekazać. Serdeczne dzięki. Jak,
jak również moją książkę na temat emigracji polskiej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie właściwie 50% tej książki jest poświęcony aktualnej sytuacji polonijnej. Jeżeli chodzi o pytanie pana profesora, to zasadnicze, to oczywiście filozofia jest nauką o mądrości, a nam tej mądrości w ojczyźnie bardzo, bardzo brakuje i coraz więcej potrzebujemy tej mądrości. Dlatego wszystkie tematy zaproponowane przez pana profesora są jakby fundamentem budowania i rozwijania tej mądrości. Ja tylko mam jedną wątpliwość, mianowicie taką, że zwycięstwo naszego wspaniałego kandydata doktora Andrzeja Dudy, notabene jest również dużą, dużą zasługą pana profesora Andrzeja Nowaka, to jest początek, dlatego że ojczyzna nasza i wspólnota polska to jest kraj i to jest Polonia i wszyscy Polacy mieszkający za granicą, popatrzcie na Polaków na wschodzie, popatrzcie na Polaków na zachodzie. To, że my dajemy zaledwie 170 tysięcy głosów, to nie wynika z tego, że my nie interesujemy się sprawami ojczyzny. To jest powód taki, że przepisy i ustawy wyborcze są tak konstruowane, żebyśmy my nie brali udziału w tym życiu polonijnym. Ja nie chcę rozwijać tego tematu, ale chciałbym prosić pana profesora, żeby oprócz tych fundamentalnych, filozoficznych wykładów znalazł jeszcze czas w najbliższych 4 miesiącach, żeby spiąć się i naprawdę popracować nad tym, żeby te wybory najbliższe były naprawdę naszym sukcesem. Dziękuję bardzo za zbyt długie wystąpienie, ale dla mnie to jest wielki zaszczyt poznać osobiście pana profesora Nowaka. Bardzo dziękuję za to naprawdę wzruszające dla mnie wyróżnienie i takie niezasłużone słowa. Rzeczywiście mam okazję czasem być na spotkaniach z naszymi emigrantami w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i wiem, jak wszyscy Państwo to wiecie, jak wiele gorących polskich serc tam bije i jak świadomie są odpychane od Polski działaniami rządu. No ale nie mam wątpliwości, że akurat ta zmiana już się dokonała, bo prezydent ma akurat w tym zakresie pewne prerogatywy, czyli krótko mówiąc w zakresie nominacji ambasadorów, a to jest no, dość kluczowa sprawa. Także tutaj jestem pewien, że zmiana się dokona, ale też ta zmiana głębsza jeszcze niż samo mianowanie tego czy innego człowieka. To znaczy to chyba łatwiejsze będzie, myślę, dla Polaków na wychodźstwie identyfikacja i chęć pracy dla kraju, który nie odrzuca tej ręki, tej chęci, dla kraju, który zaczyna na nowo z dumą się rozwijać. Także myślę, że to naprawdę jest no, niezwykle ważna szansa i nie mam wątpliwości, że prezydent Duda i ludzie, którzy go otaczają, doskonale to rozumieją. Co do tego jestem spokojny. Bardzo proszę, jeśli są jakieś głosy sugerujące potrzebę zmiany, zwłaszcza to o to bym prosił. Proszę bardzo, tam pan, gdyby zechciał podejść i pan, no może obaj panowie podejdą i na oba pytania czy uwagi zostaną przedstawione. Proszę bardzo. Nie wiem, który pan pierwszy. Ja bardzo przepraszam, mam wniosek dalej idący. Z całym szacunkiem do wszystkich, którzy chcą jeszcze zabrać głos, ja proponuję jednak przejść przez aklamację do programu przez pana profesora zaproponowanego i do ewentualnej dyskusji wrócić po drugim wykładzie, kiedy zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobrze, bardzo proszę. Zgadza się. Jeszcze pan, jeden tak? Pan chciał zabrać głos. Rozumiem. No nie, bigosować tutaj nikogo nie będziemy, także jeśli są głosy sprzeciwu, to oczywiście ewentualnie po wykładzie może proszę, bo dzisiaj nie będę się aż tak spieszył jak zwykle. Gdyby były jakieś głosy sugerujące zmianę czy dodanie czegoś, to bardzo o to proszę. Otóż
Te wykłady będę przedstawiał na siedząco, dlatego że no, chciałem je wyposażyć niejako w pewien zestaw cytatów ilustrujących lepiej niż omówienie myśli postaci, na których przypomnieniu mi zależy. Otóż choć ogromna większość dorobku myśli politycznej kojarzy się z tradycją klasyczną, tradycją kręgu śródziemnomorskiego, grecką przede wszystkim, rzymską, a następnie po prostu można ją nazwać europejską, to jednak przyznać trzeba, że odrobinę wcześniej od tego niesłychanego wybuchu myśli ludzkiej, który skupia się w Grecji starożytnej w IV wieku przed Chrystusem, V, IV, III wieku przed Chrystusem, ale przede wszystkim w IV, pojawia się także ognisko refleksji nad kondycją społeczną człowieka, nad politycznym bytowaniem człowieka w społeczeństwie w Chinach. Ta cywilizacja, która należy do najstarszych, choć rzecz jasna najstarszą nie jest, przecież starsze są cywilizacje Międzyrzecza, a więc dzisiejszego terytorium Iraku, czy rzecz jasna cywilizacja egipska, i w nich można szukać bardzo ciekawych inspiracji myśli politycznej, to szczególnie wydaje mi się warte przypomnienia są cztery szkoły klasycznej myśli chińskiej, zawierające każda z nich jakiś wgląd no, w naturę stosunków politycznych. Chiny, przypomnę, zaczynają swoją cywilizację przynajmniej 1000 lat przed Chrystusem i mniej więcej od 700 roku przed Chrystusem popadają w okres no, sporów wewnętrznych, które nasilają się w V wieku przed Chrystusem, to jest tak zwana epoka walczących królestw, ale już w tym pierwszym tysiącleciu właśnie skupiają się najciekawsze szkoły i sposoby ujmowania relacji politycznych między ludźmi. Szkoły, do których następne 2000 lat myśli chińskiej prawie niczego już nie dopisało. Można się nawet zastanawiać, czy myśl ludzka do tego jeszcze coś dodała. Oczywiście moja odpowiedź brzmiałaby, że tak, ale czy aż tak wiele, to już na pewno moglibyśmy się spierać. Pewnie Państwo zetknęli się gdzieś w kulturze masowej z takim nazwiskiem Lao Tzu, Lao Tse, w różnych, prawda, transkrypcjach to nazwisko się pojawia, a oznacza po prostu starego mędrca. Lao stary, Tse czy Tzu, mędrzec. Zi według nowej transkrypcji obowiązującej obecnie, Lao Zi, powinienem mówić zgodnie z tą nową transkrypcją. Otóż o jego życiu wiemy bardzo niewiele. Przyjmuje się, że urodził się mniej więcej w 605-585 roku przed Chrystusem, żył kilkadziesiąt lat, a więc krótko mówiąc był to VI wiek przed Chrystusem. I wiemy, że nie chciał nauczać w sposób dający się przekazać przez pokolenia, a więc w piśmie. Pracował w państwowym archiwum, ale nie był pisarzem. Dopiero namówiony przez jednego z uczniów zdecydował się wyrazić w słowach swoją naukę, która została spisana w postaci księgi, jednej z najbardziej wpływowych niewątpliwie ksiąg w historii ludzkości, Dao De Jing, czyli księga Dao, można tak powiedzieć. Co to jest Dao? Niektórzy tłumaczą to jako zasadę, jako pryncypium, jako drogę. Bardzo trudno jest jednoznacznie w językach europejskich uchwycić sens tego kluczowego pojęcia, ale jeśli ktoś z Państwa będzie miał czas, to zachęcam. To jest bardzo nieduża książeczka, zaledwie 100 stron i to bardzo, powiedziałbym, bardzo słabo zapisanych, to znaczy, ponieważ to są aforystyczne bardzo uwagi.
to nie jest to jakiś traktat systematyczny, a jednak daje wgląd w bardzo wiele interesujących zjawisk. Otóż to, co charakteryzuje naukę Lao Tzu, to przede wszystkim pewne założenia, które odnajdujemy w naszym współczesnym myśleniu, od choćby w niektórych uzasadnieniach polityki rządu Donalda Tuska, tak bym pół żartem oczywiście powiedział. Nie chcę oczywiście ośmieszać ani obniżać rangi naprawdę fascynującej, głębokiej myśli Lao Tzu. Ale pozwoliłem sobie na ten może niewłaściwy żart, dlatego że podstawowym przesłaniem Lao Tzu jest nie wpływanie na rzeczywistość. Niech ona płynie swoim torem, bo my i tak niczego zasadniczo nie zmienimy. Jeżeli będziemy próbowali cokolwiek zmieniać, cokolwiek zrobić, to tylko narazimy się na frustrację, bo nasze wysiłki ostatecznie zostaną zniweczone. Wdamy się tylko w pewnego rodzaju rywalizację, która donikąd nie prowadzi. Natura bowiem jest zawsze od nas silniejsza, a zatem należy płynąć z prądem, a nie przeciwstawiać się prądowi. Należy zginać się pod siłą wiatru, a nie dać się złamać wiatrowi zbyt silnym oporem. Czy z tej nauki wynika jakakolwiek praktyczna lekcja polityczna poza konformizmem? No bo tak można byłoby to odczytać, prawda? Podporządkowywać się zawsze silniejszemu. Otóż nauka, jaką przedstawił w jednym z tych aforyzmów Lao Tzu, sprowadza się do tego, żeby kraj nie był zbyt duży, żeby nie miał za dużych ambicji na arenie międzynarodowej. Najlepiej, żeby był odseparowany od innych krajów, ponieważ kiedy się zaczynamy porównywać z innymi, rosną w nas ambicje niezdrowe, prawda? Chcemy być tacy jak inni, albo lepsi, mocniejsi. Paradoksalnie powiedziałbym, odnajdziemy ten sam obraz w uwagach, które pod adresem Polaków, Konfederatów Barskich, sformułuje 2400 lat później Jan Jakub Rousseau w swoich uwagach o rządzie polskim, jednym ze swoich najważniejszych traktatów politycznych, gdzie właśnie mówił, żeby Polacy nie zmieniali niczego w swoich ustawach politycznych, żeby raczej nie starali się patrzeć na Europę, która pod wpływem oświecenia zmienia się wtedy bardzo szybko, zaczyna przekształcać swoje stosunki polityczne w rodzaj wyścigu ekonomiczno-politycznego, kto szybciej rozwinie swój przemysł, swoją armię. Rousseau mówi, jeżeli wejdziecie w ten wyścig, to owszem, będą pisać o was, będą was chwalić, ale ostatecznie przekształcicie samych siebie w sposób, który można określić jako utratę własnej duszy, własnej tożsamości. Staniecie się uczestnikami czegoś, co można by nazwać wyścigiem szczurów, prawda? Oczywiście będziemy wracali do tego jeszcze, jeśli państwo zechcą, przy okazji omawiania myśli Jana Jakuba Rousseau. Mówię tutaj o tym dlatego, żeby pokazać jakby pewien nurt w myśli ludzkiej, który wraca. Zapoczątkował go Lao Tzu, ale przecież powtarza się wielokrotnie. Kiedy pojawia się ktoś z programem zmian, reform, na przykład myślę, że wobec Andrzeja Dudy i daj Boże nowego rządu będzie wysunięty tego rodzaju argument. No ale czy wszelkie zmiany nie przynoszą tylko niepotrzebnych napięć, ryzyka? Najlepiej, żeby wszystko zostało po staremu, żeby wszystko płynęło z prądem. Tego rodzaju, w cudzysłowie, konserwatywna interpretacja myśli Lao Tzu pojawia się także, tu znów może zaskoczę państwa takim skojarzeniem, w opiniach niektórych filozofów politycznych PZPR. Taki na przykład bardzo znany i czynny na przełomie lat 80. i 90. bardzo ciekawy umysł, profesor Bronisław Łagowski z mojej uczelni, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zresztą stały felietonista Przeglądu Tygodniowego, w takim duchu właśnie interpretował zasługi PZPR, że nieboszczka partia od 1956 roku, oczywiście nie wcześniej ją krytykował,
znaczy ex post oczywiście, ale od 1956 roku była siłą konserwatywną, która niczego nie chciała zmieniać, chciała utrzymać wszystko tak, jak jest mniej więcej. I później każda zmiana, każda rewolucja solidarnościowa przynosiła tylko nieszczęścia, frustracje. No oczywiście najgorsza groziła, kiedy pojawił się PiS i Jarosław Kaczyński, prawda? Więc myślę, że wrócą te argumenty odwołujące się najgłębiej wstecz właśnie aż gdzieś do myśli Lao Tzu, że nie należy się przejmować jakimiś ambitnymi celami, nie należy wyścigować się z innymi krajami. Od dzisiaj pijąc kawę tutaj na przed wykładem na placu Wilsona sięgnąłem po wyjątkowo nieprzyjemną lekturę, jaka była tam dostępna, czyli Gazetę Wyborczą, i zobaczyłem artykuły, które już jakby pod tym kątem atakują jeszcze nieistniejącą politykę zagraniczną prezydenta Dudy. No ale po co jakieś ambicje wykazywać w stosunku do Niemiec? Przecież lepiej utrzymać ten stan, który jest podporządkowania, bo im mniej będziemy robili, im bardziej będziemy ulegli naturze, czyli silniejszy zawsze ma rację, bo taki jest głos przecież natury, tym łatwiej nam się będzie żyło. Może wtedy ten lew zostawi nas, baranków, w spokoju, prawda? No albo nas zje, nie wiadomo, ale lepiej go nie prowokować. Otóż to jest oczywiście bardzo prymitywna interpretacja myśli Lao Tzu, ale obawiam się, że w tym duchu można będzie zaobserwować nawiązania do niej. Otóż wskazuje ona generalnie, że sens, mówię o nauce Lao Tzu, starego mędrca, że sens życia człowieka polega raczej na oderwaniu od życia politycznego, że w życiu politycznym nic ważnego nas nie czeka. Dlatego, że celem najważniejszym dla człowieka jest osiągnięcie spokoju. Szczęście osiągamy w spokoju, a polityka nigdy nie da nam spokoju. A więc to jest hasło Donalda Tuska. Budujmy mosty, prawda, czy tam przedszkola, czy cokolwiek innego, nie róbmy polityki, bo polityka przynosi niepokój, przynosi konflikt. Lepiej zamknijmy się w domu, prawda, jeśli gdzieś, czy w kuchni, jeżeli gdzieś pojawią się jakieś zamieszania, i w ten sposób zwycięży naczelna zasada taoizmu, zasada niedziałania. Oczywiście wielokrotnie możemy zaobserwować mądrość tej zasady, kiedy widzimy nadmierną, można powiedzieć, gorączkę reformatorską, która psuje rzeczywistość, która produkując zbyt wiele projektów zmiany rzeczywistości nie przynosi niczego dobrego. Wtedy hasło Lao Tzu, zasada niedziałania, może być rzeczywiście ozdrowieńcze. Przytoczę jeden charakterystyczny cytat z księgi Dao. Władza, sprawując rządy, opróżnia serca, a napełnia brzuchy. Osłabia wolę, a wzmacnia kości. Zabiega stale, aby lud niczego nie wiedział i niczego nie pożądał. Ci natomiast, co wiedzą, aby nie śmieli działać. Kiedy uprawia się niedziałanie, wówczas są dobre rządy. To jest ideał władzy i mam wrażenie, że rząd Donalda Tuska był bliski tego ideału. Oczywiście nie wszystkie brzuchy udało się napełnić. Wiele serc udało się opróżnić, to na pewno. Osłabić wolę, na pewno. I z całą pewnością zabiegano wytrwale, żeby lud niczego nie wiedział i niczego nie pożądał. A natomiast ci, co wiedzą, aby nie śmieli działać. To jest oczywiście ideał nie jednego rządu, ale bardzo wielu rządów. Rządów, które w tym widzą ideał swojego działania. Ktoś może powiedzieć, to jest ideał rządu państwa minimum, prawda, które się wycofuje. Ale to nie jest ideał rządu państwa minimum, ponieważ w istocie Lao Tzu proponuje, żeby rząd świadomie tak kształtował umysły ludzi, żeby ingerował w ludzkie umysły, żeby je opróżniać, opróżniać z wszelkich ambicji, z wszelkich emocji. I to jest podstawą współczesnego etosu liberalizmu. Opróżnić serce człowieka z ambicji, opróżnić serce człowieka z emocji, wystudzić emocje, bo wtedy zbliżymy się do spokoju, wtedy nie będziemy się rzucali sobie do gardeł, nie będziemy się ze sobą kłócili, po prostu przemienimy nasze życie trochę na podobieństwo współczesnej Europy,
w taki spokojny przedsionek do cmentarza. Otóż ta perspektywa Lao Zi była zakwestionowana przez jego młodszego, można powiedzieć, rywala do roli rządcy dusz chińskich, jakim był Konfucjusz. Konfucjusz, czyli mistrz Kung, żył mniej więcej 30-40 lat później od tego prawdopodobnego, choć niepewnego datowania życia Lao Zi. A więc urodził się około 550 roku przed Chrystusem, był synem urzędnika wojskowego i sam służył jako urzędnik w jednym z kilku istniejących wtedy księstw czy królestw, zależnie od sposobu tłumaczenia, chińskich. Zostawił po sobie zbiór powiedzeń odtworzony dopiero 500 lat po jego śmierci, a zatem trudno nam z takiego czysto, powiedziałbym, historycznego punktu widzenia powiedzieć, że wiemy dokładnie, co mówił Konfucjusz. Ale ta tradycja konfucjańska utrwaliła jakby jego mądrość, utrwaliła w zestawie propozycji kształtowania stosunków politycznych zupełnie innych od tych, jakie przedstawił Lao Zi. Otóż zastanawiając się w tej epoce walczących królestw, czyli konfliktów właśnie, konfliktów, na które Lao Zi odpowiadał, że najlepiej opróżnić serca ludzkie z ambicji, z emocji, by te konflikty przestały występować, Konfucjusz znalazł inną odpowiedź na to samo wyzwanie epoki konfliktów. A więc należy doskonalić osobowość ludzi na wzorach tradycji. Jedni mogą to robić na drodze nauczania, wieloletniego nauczania, doskonalenia. Nie wszyscy są w stanie to nauczanie podjąć. A więc jest tutaj podział na elitę, tę, która może przez wieloszczeblowy system nauczania osiągnąć jakby doskonałość w rozumieniu świata, rozumieniu porządku, rozumieniu, które opiera się na doświadczeniu poprzednich pokoleń, na zbiorowym doświadczeniu kumulującym się przez wieki, na tym szacunku wobec dorobku poprzedników. To jest oczywiście bardzo konserwatywny, najprostszym tego słowa rozumieniu, element konfucjanizmu. Szacunek dla tradycji, szacunek dla tego, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, w przekonaniu, że pojedynczy człowiek nie może wymyślić sam z siebie czegoś dużo lepszego, doskonalszego od tego, co było próbowane przez wieki i przez pokolenia. Ta mądra na pewno refleksja Konfucjusza jest warta w pewnym sensie uwypuklenia jako pierwsze chyba w historii ludzkości tak z myśli ludzkiej sformułowane uzasadnienie konserwatyzmu. Ale dla tych, którzy z kolei niekoniecznie czytają książki historyczne, niekoniecznie mają czas na pogłębianie swojej wiedzy, ważne jest wychowanie w systemie pewnych tradycji i rytuałów. Tak, właśnie tworzenie pewnego zespołu tradycji, które tak otaczają człowieka. Symbole, flagi, pieśni, podania. To bardzo różnie można w różnych epokach jakby ten zestaw rytuałów i tradycji i instrumentów, które im towarzyszą, opisywać. Ale chodzi o to, żeby takie pozasłowne, niekoniecznie wyrażające się właśnie w lekcjach historii czy tradycji, ale w takim otoczeniu symbolicznym, w którym żyje człowiek, żeby było mocne, żeby dostarczało jakby podpórek człowiekowi w jego życiu praktycznym, żeby odwołując się do tych rytuałów i do tych tradycji nie upadł. Oparciem dla wychowania poza poszanowaniem tradycji, a więc poszanowaniem starszych, bardzo ważnym w kulturze konfucjańskiej, jest coś, co ma jeszcze szersze znaczenie, a mianowicie zasada i, a więc sprawiedliwość, oddanie każdemu, co mu się należy. Starszym należy się w szczególności szacunek. Ale po drugie, zasada żeń, oznaczająca to, co to słowo oznacza w języku chińskim, a więc człowiek, człowieczeństwo. Trzeba szanować godność człowieka w każdym.
I to jest bardzo ważny element, który wyróżnia myśl Konfucjusza na tle wielu innych doktryn politycznych, które pojawią się po nim. A mianowicie przekonanie, że wszyscy ludzie mają pewną przyrodzoną godność, niezależnie od różnic, jakie występują w naszych zdolnościach poznawczych, że jedni mogą piąć się w górę tej kariery mandaryńskiej, zdawać kolejne egzaminy i dołączyć do elity politycznej państwa, a inni tego nie zrobią, bo nie mają tych możliwości. Konfucjusz uznaje te różnice, ale każdy człowiek jest wyposażony w godność. Pod tym względem można powiedzieć, konfucjanizm spotyka się z duchem chrześcijaństwa, że każdy człowiek jest wyposażony w pewną godność przynależną osobie ludzkiej. Oczywiście nie jest to personalizm chrześcijański, nie można tego aż tak całkiem utożsamić, ale na pewno jakaś wspólna miara tutaj się znajduje. Otóż z tego konfucjańskiego spojrzenia na podstawy ludzkiego zachowania i regułę porządku, która może w jakimś stopniu przynajmniej załagodzić tendencję do konfliktu, pojawia się także przestroga przed tym, co do konfliktu prowadzi. Otóż do konfliktu prowadzi to, co spontaniczne, to, co rodzi się niezależnie od tradycji, to, co żywiołowe. Żywioł zagraża porządkowi tradycji. I tu jest oczywiście doświadczenie, z którym zmaga się cywilizacja chińska, w której konfucjanizm przeważył. To jest doświadczenie pewnego skostnienia. Prawda? No bo cała trudność w rozwoju historii ludzkości polega na tym, jak pogodzić porządek, spokój, to za czym tęsknimy, to o czym mówiła księga Dao. Przecież tęsknimy za spokojem, nic złego w spokoju nie ma, ale z potrzebą rozwoju. Jak pogodzić spokój z rozwojem? To jest wielkie zagadnienie myśli ludzkiej, zagadnienie, którego żadna pojedyncza szkoła myśli chińskiej nie rozwiązała. Niewątpliwie Konfucjusz opowiadał się za spokojem zagwarantowanym przez wychowanie, przez tradycję, przez rytuał, ale wyraźnie przestrzegał przed tą niepokojącą spontanicznością, przełamującą rytuał. Można wyróżnić różne jakby szkoły, interpretacje konfucjanizmu. Broń Boże, nie chcę Państwu tym czasu zabierać, ale zapewne zetknęliście się Państwo i wrócimy jeszcze na koniec do tej postaci z takim mędrcem, ci zwłaszcza, którzy lubią historię wojskowości, jak Sun Tzu. Formalnie należy do tradycji konfucjańskiej, ale stanowi jej szczególny, można powiedzieć, szczególne odgałęzienie. O jego wojskowych pomysłach może na samym końcu dwa słowa powiem. Ale tu chodzi mi o coś innego, o to mianowicie, że Sun Tzu reprezentuje pesymistyczny, można tak powiedzieć, wariant konfucjanizmu, który w pewnym sensie zbliża go do doktryny chrześcijańskiej grzechu pierworodnego. W takim mianowicie sensie, że natura ludzka jest zła, zepsuta. Konfucjusz tak nie uważał. Uważał, że człowiek z natury może rozwijać się ku dobru. To łączy Konfucjusza, jak Państwo zobaczą, na już, daj Boże, październikowym wykładzie z Arystotelesem, który też uważał, że człowiek ma w sobie ogromny potencjał rozwoju ku dobru, jeśli pomoże mu się wychowanie. Natomiast Sun Tzu uważał, że wychowanie jest niezbędne i tu się zgadzał, tu jest jego wspólny mianownik z konfucjanizmem, ale po to tylko, żeby opętać demony, które w człowieku, żeby pohamować, przepraszam, spętać te demony, które w każdym człowieku siedzą. Człowiek z natury jest zły. I można go skrępować najskuteczniej właśnie wychowaniem, które powstrzyma, powściągnie, weźmie w karby tę naszą złą naturę. Sztuką, umiejętnością wychowania możemy to zło, które w nas siedzi, pohamować. A więc można i tak interpretować konfucjanizm jako szansę rozwoju dobra w człowieku przez rytuały, przez tradycje, przez wychowanie, albo szansę powściągnięcia zła, które w nas drzemie przez te same metody. Ale pojawiło się wtedy wyzwanie dla nauki konfucjańskiej w IV wieku przed Chrystusem, które sformułował stosunkowo może mniej znany mędrzec, ale ważny także w tradycji chińskiej i ważny dla praktycznego pytania, jakie myśl ludzka będzie stawiała tego rodzaju konserwatyzmowi rytualnemu, jaki reprezentuje Konfucjusz.
Ten mędrzec nazywał się Mengcy, czyli mędrzec Meng, Mencjusz, czasem w europejskiej formie po prostu zlatynizowany jako Mencjusz, żyjący w IV wieku przed Chrystusem. Otóż on prezentował wizję człowieka jako, można tak powiedzieć, stworzenia z natury dobrego, który tylko wskutek złego otoczenia i złego wychowania zostaje zdeprawowany, zadając gwałt swojej naturze. I tutaj znów otwiera bardzo długą listę myślicieli, którzy podobnie jak on będą uważali, że wystarczy tylko zmienić otoczenie, a zapanuje raj na ziemi, prawda? Bo człowiek właściwie jest w stanie w oparciu o swoją dobrą, nieskażoną naturę tego rodzaju raj zbudować. Jak można to zrobić? Przez wiedzę. Można powiedzieć, Mencjusz jest takim pierwszym pionierem, może tak powiedzmy po prostu, jest pionierem tego nurtu, który najbardziej kojarzymy w naszej współczesnej myśli europejskiej z hasłem oświecenia. Tak, wystarczy ludzi oświecić, dać im wiedzę i ich dobra natura zwycięży. To tylko złe rządy, źli ludzie deprawują dobre społeczeństwo. Krytykował Mencjusz w dużej mierze te elementy myśli Konfucjusza, które były bardziej takie konserwatywne, można tak powiedzieć. Jeszcze mocniej jednakże zrobił to następny mędrzec, który rzucił już otwarte wyzwanie konfucjanizmowi. Był to Mozi, czyli Mocjusz, czasem tak go z kolei latynizujemy, w V wieku przed Chrystusem, który z kolei patrzył na konfucjanizm z czysto praktycznego punktu widzenia i stwierdzał, że jest to doktryna absurdalna, bo po co zajmować się jakimiś tradycjami, po co utrzymywać jakieś kosztowne rytuały. Jak wiadomo, w przypadku konfucjanizmu nie ma żadnej rozbudowanej strony religijnej, prawda? Nie ma żadnego panteonu, systemu bóstw, tak jak w niektórych religiach Bliskiego Wschodu, nie mówiąc już oczywiście o religii w jakikolwiek sposób podobnej do religii monoteistycznych, do chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu. Konfucjanizm jest jakby systemem rytuałów, które niekoniecznie muszą odwoływać się do takiego wyższego bóstwa, ale budują te rytuały, kosztowne, prawda, świątynie, gongi, uroczystości, jakieś dzwony, jakieś prawda, budowle mające służyć symbolicznemu wychowaniu ludzi. I na to wszystko Mozi mówi, a po co nam to? Po co nam te pomniki? Po co nam te symbole? Ludziom potrzebne jest, by ich nakarmić, by ich obronić. To wszystko są niepotrzebne śmieci. I taki praktyczny punkt widzenia znów, jakże często spotykamy w naszych dyskusjach, pamiętam przy okazji pielgrzymek świętego Jana Pawła II do Polski, no ale ile to będzie kosztowało? Po co to przecież? Przedszkola można by za to zbudować, albo szpitale, albo te pomniki Jana Pawła II. Albo te jakieś lekcje historii. Przecież nic praktycznie z tego nie wynika. To lepiej, żeby ludzie uczyli się tylko praktycznych zawodów. No w pewnym sensie w duchu takiego praktycyzmu, ale bardzo wąsko zaadresowanego, bo tylko do polskich mieszkańców generalnego gubernatorstwa, kształtowała się polityka hitlerowska w Polsce. Po co wam jakieś tradycje? Wy macie się nauczyć czytać, pisać, liczyć do 100. I nawet czytać i pisać niekoniecznie, ale liczyć do 100, bo to się przyda. No i pracować fizycznie, prawda, bo nam to będzie potrzebne. Tego rodzaju praktycyzm właśnie w tym wykonaniu z lat 40-45 na ziemiach polskich pokazuje, jak ten niski horyzont w istocie jest przeciwpraktyczny, jak obniżenie tego symbolicznego świata, który jest potrzebny człowiekowi do rozwoju, do stawiania sobie wyższych celów, do wychodzenia poza krąg najbardziej prymitywnego zaspokajania wyłącznie
potrzeby ciepłej wody w kranie, o tak bym to powiedział, jak bardzo jest on przeciwskuteczny. Jeżeli ograniczymy się tylko do ciepłej wody w kranie, nie zbudujemy nigdy wyższej cywilizacji. Do tego są nam potrzebne te wyższe symbole, to przekonanie, że coś dziedziczymy wspaniałego po naszych przodkach, że powinniśmy coś do tego dodać, to właśnie co symbolizuje cały system znaków, który tworzyła tradycja chwalona przez Konfucjusza. Mozi przeciwko temu występował, krytykował to w imię praktycznych, można powiedzieć, zasad. Mozi jednakże nie potrafił do końca przekonać odbiorców swojej doktryny, jak znaleźć ostatecznie test na największą praktyczność tego, kto chce rządzić. Proponował różne systemy, można powiedzieć, takiego testu, ale żaden nie był skuteczny, ponieważ ostateczną skuteczność testowi czysto praktycznemu na władzę daje siła. Po prostu zwycięża silniejszy. Jeżeli ktoś chce zredukować horyzont życia ludzkiego wyłącznie do testu siły, odrzucając tradycje, symbole, wyższe wartości, ale liczy się tylko pragmatyczna skuteczność, to ostatecznie musimy oddać przewagę temu, kto jest silniejszy. Dlatego kiedy miałem okazję polemizować z pierwszy raz sformułowaną przez Cezarego Michalskiego doktryną ciepłej wody w kranie, zwracałem uwagę na to, że jeśli do tego ograniczymy nasz horyzont, to na pewno są kraje, gdzie ta woda ciepła w kranie płynie bardziej regularnie i niezawodnie niż w Polsce. I dlaczego mamy wtedy trzymać się tego miejsca nad Wisłą, a nie zmienić miejsca zamieszkania, jeżeli chodzi tylko o ciepłą wodę w kranie i o nic więcej? Otóż z tym testem na skuteczność władzy najlepiej poradziła sobie w związku z tym najbardziej brutalna i w pewnym sensie najciekawsza i najbardziej groźna jednocześnie szkoła, jaką zostawia po sobie klasyczna myśl chińska. To jest szkoła tak zwanych legistów, szkoła Fa. Fa to jest prawo po chińsku. Choć jej początki datuje się na VII wiek przed Chrystusem, to zatriumfowała dopiero na progu III wieku przed Chrystusem wraz z pojawieniem się zjednoczyciela Chin po epoce rozdrobnienia, pierwszego żółtego cesarza, Cin Shi Huang Ti, tak się to po prostu po chińsku nazywa, pierwszy żółty cesarz. Ten władca od 221 roku przed Chrystusem, jednoczący całe Chiny, przyjął zasady swoich właśnie nauczycieli, legistów, na czym i oni sami ucierpieli. Na czele z jego nauczycielem Han Fei Cy, czyli mędrcem Han Fei, który został stracony przez cesarza za próbę dyskusji z cesarzem w mniej ważnej sprawie. Otóż nie będziemy teraz oczywiście zajmowali się, bo już zmierzam ku końcowi tego bardzo króciutkiego przeglądu, zajmowali się szczegółami kariery politycznej, bardzo ważnej w historii politycznej ludzkości. Zjednoczenie Chin to niemałe osiągnięcie i ważne po dziś dzień. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę na kilka elementów, które od tej pory pojawiają się w historii ludzkości. Po pierwsze, systematyczna praca nad osiągnięciem jednolitości etnicznej, czyli masowe przesiedlenia i kolonizacje. To jest jedna metoda, którą wprowadził Cin Shi Huang Ti. Druga rzecz, odgrodzić się od barbarzyńców. Polecił zbudować mur chiński, te 2400 kilometrów ściany. Ale to, o czym czasem zapominamy, a co w istocie wyraża najgłębsze sedno jego panowania, to przyjęty w 213 roku przed Chrystusem edykt nakazujący spalenie wszystkich książek w cesarstwie. Wszystkich z wyjątkiem książek pożytecznych, czyli o uprawie roli, zielarstwie i tego, co dotyczy produkcji broni. W szczególności miały być spalone wszystkie książki dotyczące historii. Dlaczego? Nie było to wcale absurdalne, było to bardzo konkretnie uzasadnione przez legistów, którzy poprosili o taki edykt cesarza.
ponieważ jak długo poddani mogą zapoznawać się z historią, z tym, co było wcześniej, mogą porównać stan obecny z czymkolwiek. Bo tylko historia pozwala nam porównać stan obecny z czymś innym. Bo nie wiemy, co będzie, ale dzięki historii wiemy, co było. Kiedy możemy to, co jest, porównać z tym, co było, możemy powiedzieć, czy to, co jest, jest takie wspaniałe, najlepsze, czy może coś się pogorszyło, popsuło, czy może coś nam się nie podoba we współczesnej sytuacji politycznej. To możemy powiedzieć tylko wtedy, kiedy mamy jakąkolwiek skalę porównawczą. Tę skalę porównawczą daje nam właśnie historia. I dlatego słusznie ze swojego punktu widzenia cesarz, pierwszy żółty cesarz nakazał spalenie wszystkich książek historycznych po to, żeby nikt nie mógł krytykować jego władzy. O to chodziło. Nie będziemy już zatrzymywać się nad samym tym panowaniem, tylko chciałem Państwu przeczytać parę fragmentów z mądrości owego głównego mistrza szkoły legistów, Han Fei, która to szkoła, najkrócej mówiąc, dochodziła do prostego wniosku. Konfucjanizm zawodzi. Dlaczego? Bo tradycja nie wszystkich jest w stanie zmobilizować do działania karnego, posłusznego działania. Są tacy, którzy właśnie zadziałają spontanicznie, wyłamią się spod tego. W taoizmie wywodzącym się z księgi Dao to obniżanie ludzkich, można tak powiedzieć, ambicji prowadzi do tego, że nigdy nie zjednoczyłyby się Chiny, nigdy nie powstałby tak ambitny projekt polityczny jak ogromne Zjednoczone Państwo Chińskie. Niczego wielkiego nie moglibyśmy zrobić politycznie. Natomiast Mo Zi pozostaje bezradny wobec problemu właśnie testu na najwłaściwszą władzę. Otóż jedynym skutecznym narzędziem dla organizacji życia politycznego jest bezwzględnie egzekwowane prawo. Prawo, które nie liczy się w ogóle z moralnością, bo jeżeli oprzemy stosunki międzyludzkie na moralności, to jak mówili legiści, w państwie znajdziemy może 10 sprawiedliwych, ale nie da się zbudować porządku na 10 sprawiedliwych. Natomiast jeżeli oprzemy porządek polityczny na strachu, to zbudujemy go, bo wszyscy podlegają strachowi przed karą za naruszenie prawa. I nie ma wtedy znaczenia, czy sprawiedliwi, czy niesprawiedliwi ustanawiają te prawa. Jak długo tym prawom wszyscy są posłuszni. Han Fei tak w skrócie opisywał zasady budowania porządku politycznego. Porządku, który w jego myśli z III wieku przed Chrystusem można opisać jako doskonały przykład porządku totalitarnego. Porządku, który znamy z XX wieku, z systemu Lenina, Stalina i Hitlera. Cytuję, najmądrzejszy rządząc na podstawie praw opiera się na sztuce rządzenia, a nie na ludziach. Sztuka rządzenia opiera się na następujących założeniach. Po pierwsze, nie ustępować władzy drugim. Po drugie, zmuszać ludzi do tego, by wzajemnie śledzili swe nastroje. Po trzecie, być skrytym, czyli nie ujawniać swoich myśli. Po czwarte, wszystkich ludzi uważać za głupców. Po piąte, nie liczyć się z żadnymi wartościami moralnymi. Po szóste, popierać politykę ogłupiania ludu. Po siódme, w karach okazywać nieustępliwość, w zachętach umiar i ostrożność. Kiedy zaś zajdzie konieczność, umieć nie przebierać w środkach. W państwie mądrego władcy nie ma ksiąg uczonych, uczą bowiem jedynie prawa. Nie toczy się dysput o poprzednich władcach, za nauczycieli bowiem bierze się urzędników. Działalność przedstawicieli nauki i sztuki jest szkodliwa. Koniecznie więc trzeba powstrzymać ich aktywność, zniszczyć ich ośrodki, rozproszyć ich stowarzyszenia. Pisze dalej tak. Jeżeli na czele stają cnotliwi urzędnicy, ludzie będą kochali swoich krewnych. Natomiast jeśli na czele stają źli urzędnicy, ludzie będą kochali prawa. Dobrzy zgadzają się z innymi i odpowiadają im. Źli się spierają i szpiegują. Jeśli dobrzy postawieni są na czele, przestępstwa pozostaną ukryte. Jeśli źli, przestępstwa zostaną ukarane. W
pierwszym przypadku ludzie będą silniejsi od prawa, w drugim prawa od ludzi. Dlatego jest powiedziane, rządzenie przez dobrych ludzi prowadzi do bezprawia i rozbioru państwa. Rządzenie przez złych prowadzi do porządku i siły. I te zasady są, jak wiemy, realizowane nie w jednym państwie chińskim i nie tylko 2300 lat temu. Jeszcze z księgi pana Shang, jednego z najważniejszych utworów legistów. One wszystkie są tłumaczone na język polski, więc stąd można z nich korzystać. Pozwolę sobie jeden cytat przytoczyć. Cytat, który jest radą ze strony Han Fejcy dla władcy. Oglądaj z ciemności wady widoczne w świetle. Patrz, ale nigdy nie bądź widziany. Słuchaj, ale nigdy nie bądź słyszany. Wiedz, ale nigdy nie bądź znany. Śledź ślady i ukrywaj źródła. Powiedziałbym, że ktoś, kto organizuje w tej chwili zabawę w sowej przyjaciół, w stonogę, realizuje doskonale te zasady. Ogląda z ciemności wady widoczne w świetle. Patrzy, ale nie jest widoczny. Słucha, ale nie jest słyszany. Wie, ale nie jest znany. Nie wiemy przecież wciąż, kto za tym stoi. Ktoś realizuje ten scenariusz, który nam się pod pewnymi względami podoba, bo widzimy to, o czym wiedzieliśmy zresztą doskonale, tylko teraz mamy nagrania, jacy ludzie rządzą Polską. Rządzą na widoku, ale jacy rządzą z ciemności, o tym jeszcześmy się nie dowiedzieli. Musielibyśmy dojść do sedna tej afery, którą warto byłoby wyjaśnić, zanim będą wybory parlamentarne, w których różni ludzie będą z pewnością pomagali wszystkim pozostałym partiom poza Prawem i Sprawiedliwością. Nie zapominajmy o tym. To także są uczniowie, ci, którzy pomagają różnym ludziom robić kariery w Polsce, nagle zdobywać ważne stanowiska. To są także uczniowie Han Fejcy, uczniowie, powiedziałbym, z WSI albo po kursach GRU. No ale ta szkoła zawsze była ceniona w Rosji, kiedy nie były te teksty dostępne po polsku. Ja się zacząłem tym interesować w latach, na początku lat 80., to wszystko to było tłumaczone na rosyjski, więc mogłem dzięki temu, no bo rzecz jasna chińskiego nie znam, ale mogłem po rosyjsku czytać te wszystkie mądrości, bo Rosjanie, znaczy w czasach sowieckich, jak najbardziej interesowali się tą myślą, wiedzieli, jak wiele może ona im dać w ich sposobach rządzenia poddanymi i rządzenia światem. Nie chciałbym przedłużać tego wstępu do naszych wykładów. Chcę tylko, podsumowując i proponując ewentualnie chwilę dyskusji, jeśli Państwo będziecie mieli na to ochotę, przedstawić jakby te cztery zaprezentowane bardzo skrótowo szkoły w postaci pewnych wyróżniających je haseł. A więc pierwsza swego rodzaju laissez-faireism, to znaczy taka, no nie przejmowanie się rzeczywistością, ona jest jaka jest, my na nią nie wpłyniemy, najlepiej zostańmy w domu i bądźmy obojętni, w ten sposób osiągniemy szczęście. Wielokrotnie ta myśl w historii ludzkości będzie wracała. Im bardziej władze pomagają ludziom zachować tego rodzaju obojętność na sprawy publiczne, oduczają ich uczestnictwa w życiu publicznym, tym lepsza jest taka władza. Pod tym względem rzeczywiście rządy Donalda Tuska były bliskie taoistycznej doskonałości. Szkoła konfucjańska jest szkołą konserwatywną, szkołą umiłowania tradycji, szkołą, w której jednakże zabrakło jednego – elastyczności, która pozwalałaby na połączenie tradycji z rozwojem. Tego niesłychanie trudnego zagadnienia konfucjanizm nie umiał rozwiązać. Próbował je rozwiązywać Mocjusz ze swoją koncepcją praktycyzmu, prawda, zastąpienia sfery symbolicznej, sfery wychowania, sfery tradycji wyłącznie czysto praktycznymi potrzebami, które na bieżąco państwo powinno realizować. Ale ostatecznie skuteczne w realizowaniu wielkich celów politycznych Chin okazało się to, co zaproponowała najbardziej totalitarna szkoła, szkoła legistów. I to jest w istocie bardzo niepokojąca lekcja z tego
klasycznego okresu chińskiej myśli politycznej, bowiem jest to lekcja odbierana przez tych, którzy przyglądają jej się z daleka, że skuteczna okazuje się siła, że skuteczna okazuje się brutalność, podstępne działanie. To jest to samo, co przyciągnie taką uwagę, taką fascynację do księcia Machiavella w myśli europejskiej w wieku XVI i następnych stuleciach. Ta fascynacja kimś, kto odsłania zło jako siłę sprawczą, która organizuje życie polityczne. Jeśli zaakceptujemy tę perspektywę, to zrozumiemy świat, będziemy potrafili się w nim odnaleźć. Oczywiście to nie jest ostatnie słowo myśli chińskiej, bo nie można powiedzieć, żeby legiści w niej bezapelacyjnie wygrali. Ścierają się cały czas po dzień dzisiejszy z dziedzictwem konfucjańskim i taoistycznym. Przede wszystkim te trzy szkoły jakby współistnieją w tradycji chińskiej po dzień dzisiejszy. Ale ten niepokojący, powiedziałbym, posmak realizmu, tak zwanego realizmu politycznego, który wskazuje na to, że aby zrozumieć stosunki polityczne, trzeba zaakceptować stosunki siły. Po prostu silniejszy ma rację, bardziej brutalny wygrywa. Ta lekcja jest przyjęta także przez bardzo wielu myślicieli współczesnych, nie tylko myślicieli, ale polityków współczesnych na Zachodzie. Systematycznie próbuję z nią polemizować, kiedy tylko mam okazję. Na konkretnym przykładzie, na przykład, by już ten jeden właśnie wymienić, w związku z reakcją na agresję Władimira Putina na słabszych sąsiadów. Często amerykańscy, także politolodzy, odwołują się do czegoś, co doskonale zrozumieliby legiści, Han Fei-Cy. Jeżeli Rosja, czyli silniejszy, brutalniejszy, nie życzy sobie, żeby jej słabszy sąsiad przeciwstawiał się jej, to przecież nic nie możemy zrobić. Taki jest porządek rzeczy, taka jest natura rzeczy. Nie przeszkadzajmy Rosji. My też nie chcemy, żeby nam ktoś przeszkadzał w naszej strefie, na przykład na Kubie, czy w Meksyku, czy w Wenezueli. To ściśle realistyczne podejście, które zresztą odtworzyłem, jeżeli można tak powiedzieć, bardzo drobiazgowo na przykładzie Wielkiej Brytanii i jej stosunku do Polski w tej ostatniej swojej książce, Pierwsza zdrada Zachodu, epismen, zapomniany epismen 1920. Odwołuje się, już kończę tę dygresję o tej książce, odwołuje się do pojęcia zdrady nie dlatego, by Zachód, Wielka Brytania w szczególności, miała jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do Polski, bo nie miała. Bo czasem spotykam się już z tego rodzaju zarzutem, co za tytuł, przecież Wielka Brytania niczego Polsce nie obiecywała w 20 roku. Nie było układu sojuszniczego. Oczywiście, że nie. Ale zdrada nastąpiła. Zdrada zasad, które Zachód na swoje sztandary wysunął. Wysunął wielokrotnie w swoich dziejach, ale bardzo świeżo w 1919 roku, czyli tuż przed 1920, na konferencji pokojowej w Wersalu, gdzie zasada samostanowienia, obrony słabszych narodów przed agresją silniejszych została tak wysoko podniesiona. Otóż o to chodzi, że Zachód na szczęście nie przyjął w całości tej nauki realistycznej, nauki płynącej z dziedzictwa legistów po raz pierwszy. Rozwiniętej potem, o czym będziemy mówili, to już Platon bardzo błyskotliwie i wnikliwie zauważy przez sofistów greckich. Ale Zachód jednocześnie potrafił przeciwstawić temu realizmowi, zimnemu realizmowi, idealizm, przywiązanie do pewnych wartości, wśród których najważniejszą jest wolność. Ten ideał, którego w myśli chińskiej nie ma w ogóle. Bo w myśli chińskiej, jak Państwo zobaczyliście, jest wiele niezwykle ważnych, przenikliwych, dużo bardziej przenikliwych niż potrafiłem to w ciągu 40 minut przedstawić, czy godziny przedstawić obserwacji. Ale nie ma ideału wolności człowieka. Jest godność człowieka doceniona, ale nie jest rozwinięty w ogóle ideał wolności. Tego ideału chińska tradycja nie jest w stanie dobrze zrozumieć, przyjąć. Ci nieliczni studenci, którzy próbowali się do niego odwołać 4 czerwca 1989 roku, zostali rozjechani gąsienicami czołgów, na rosyjskiej licencji oczywiście, sowieckiej licencji, ale nie wzbudziło to zasadniczego protestu ogromnej większości społeczeństwa chińskiego, dla którego ideał wolności, który ci protestujący na placu Tiananmen
czyli Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie w czerwcu 1989 roku reprezentowali, ten ideał wolności był obcy, niezrozumiały. Tak jak my niektórych pojęć chińskich nie jesteśmy w stanie zrozumieć, na przykład to nieszczęsne Dao, od którego taoizm jest. Musimy omownie na różne sposoby próbować to zrozumieć i do końca nie rozumiemy. Tak samo dla myśli chińskiej ideał wolności nie jest czytelny. Otóż ideał wolności wpisze się, o czym rzecz jasna dzisiaj nie mówię, będę mówił na następnych wykładach, w tradycję myśli zachodniej, ugruntowany w chrześcijaństwie jak najbardziej, ale mający starsze korzenie, klasyczne, greckie. I to właśnie zdrada tego ideału jest u podłoża przyjęcia bez reszty jako jedynego klucza do rozumienia ludzkich zachowań i ludzkich relacji w społeczeństwie, tej perspektywy tak zwanej realistycznej, zgodnie z którą liczy się tylko siła, przemoc, strach. To, o czym mówili legiści, tak przekonująco. To, o czym będzie mówił Machiavelli. Choć on, może zostawmy to, będziemy jeszcze o nim mówili, aż tak prosto nie da się zredukować wyłącznie do takiej totalitarnej, można powiedzieć, szkoły. Ale pozwoliłem sobie na koniec właśnie przywołać to, czego nie ma w klasycznej myśli chińskiej, byśmy zrozumieli, na czym polega błogosławieństwo europejskiej myśli politycznej, w której Polska zapisuje bardzo ważny, szczególnie ważny rozdział przywiązania do ideału wolności. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę bardzo, jeśli są pytania albo związane z wykładem, albo też z tematami jakimiś aktualnymi, broń Boże, nie chcę się od tego uchylać. Bardzo proszę. Tam z końca proszę tylko podejść do mikrofonu. Proszę bardzo. Tak, tak, chyba dobrze, słychać. Jedno mam małe, chciałbym poprosić pana profesora o jedno małe uzupełnienie. Ideą wolności europejskiej został chyba, no nie wiem, ile Hongkong istnieje. Słucham? Ile Hongkong istnieje? 200 lat? Tak. No więc najnowsze wydarzenia 150. W Hongkongu świadczą o tym, że jakiś zły pierwiastek do tradycji chińskiej jest dołożony i młodzi ludzie w Hongkongu, no może nawet nie pamiętają już o 4 czerwca Tiananmen, ale swoje ideały mają. Bardzo dziękuję. To jest bardzo ważne oczywiście przypomnienie. To zresztą nie tak dawno, kilka miesięcy temu były te kolejne fale demonstracji w Hongkongu, ale one pokazują jednocześnie i to, jak silny i uniwersalny jest ideał wolności, że on może dotrzeć do wszystkich kultur. Ale jednocześnie jak potężną barierą jest istniejąca 3000 lat kultura chińska, że tylko na tym niewielkim stosunkowo obszarze, na który oddziałuje tradycja anglosaska od mniej więcej połowy wieku, od wojen opiumowych, od połowy wieku XIX Anglicy tam się zakorzenili jako no, zdobywcy, a więc od nieco ponad 150 lat no, drąży na tym niewielkim obszarze ideał wolności i zakorzenił się wraz z ideałem wolności ekonomicznej ten ideał wolności także obywatelskich związanych z wolnością słowa, prasy, zgromadzeń i próbują Chińczycy na tym odcinku go bronić. Ale przecież nie znajdują wielkiego poparcia w tak zwanych Chinach kontynentalnych. Więc to pokazuje problem. Bardzo dziękuję panu za to przypomnienie, że jest nadzieja dla ideału wolności także na przestrzeni nieobjętej tradycją europejską, tam gdzie dopiero on dociera. Ale nie można łudzić się, że ten ideał wygrywa automatycznie. Kiedy tylko pojawi się, zapala jak pożar na prerii obszar i podbija obce kultury. Takim doświadczeniem szczególnie, powiedziałbym, pod tym względem pouczającym dla próbujących łączyć ideał wolności ze swoimi interesami imperialnymi, była próba polityki neokonserwatywnej na terenie Iraku choćby, prawda? No to też było założenie, że przyjdzie amerykański żołnierz i za 2, 3, 5 lat Irak przekształci się w nowoczesny naród, który będzie mniej więcej podzielał zasady deklaracji niepodległości. No to się na pewno nie udało, bo siła tradycji klanowej, odmiennej zupełnie od chińskiej,
jest tego rodzaju, że może za kilkaset lat to by się udało zrobić, prawda? Może za 150, tak jak w przypadku Hongkongu, ale na pewno z dnia na dzień, z roku na rok tego rodzaju ideał dojrzeć nie może. W Polsce też ideał wolności nie pojawił się z chwilą, kiedy Mieszko na Ostrowie Lednickim został polany wodą, czy zanurzył się raczej w Szczelnicy i spłynął na niego Duch Święty, ale no, zajęło to mniej więcej 200 lat, zanim pierwsze przywileje polityczne gwarantujące wolność pojawią się w polskiej tradycji. To jest kruchy ideał, którego rozwój wymaga cierpliwości, czasu i dobrych warunków, można tak powiedzieć. Natomiast nie można go traktować jako łatwego towaru eksportowego. Tylko takie zastrzeżenie do pana bardzo trafnej, bardzo ważnej uwagi. Pozwolę sobie dodać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj pan. Ja chciałem się pana profesora zapytać, bo wiele tych myśli politycznych chińskich widzimy w rządach PO, w rządach Tuska. Wobec tego chciałbym się zapytać, bo ja nie jestem historykiem, jak czy studenci historii na dobrych uniwersytetach w Polsce studiują myśl polityczną, taki przedmiot? To jest jedno pytanie. A drugie, czy Tusk był świadom tej myśli politycznej chińskiej, bo on stał się takim wodzem, prawda, Platformy Obywatelskiej. I ja osobiście, z tego co pan profesor powiedział, dużo widzę różnych elementów w jego rządzeniu, w jego stylu interpretowania rzeczywistości i tak dalej. Ja go nie posądzam o wielkiego myśliciela z drugiej strony, ale może pan profesor prawdopodobnie będzie miał lepszą ocenę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko powiem, że nie chcę, broń Boże, zasugerować po pierwsze, że myśl chińska należy do tradycji, którą zawłaszczył sobie w całości obóz Platformy Obywatelskiej, bo no myślę, Konfucjusz by się w grobie przewrócił na przykład, prawda, ze swoim poszanowaniem tradycji starszych. No nie byłby entuzjastą akcji Zabierz babci dowód. Z całą pewnością już prędzej ucieszyłby się z akcji Nie oddajmy Polski gówniarzom. Przepraszam, że cytuję innego klasyka rządzącego obozu. Poszanowanie starszych się liczy. Więc to pół żartem mówię, ale no akurat wskazywałem na te elementy przede wszystkim w taoizmie i potroszę w tym, co zostawił Mozi w swojej praktycystycznej krytyce konserwatywnego i tradycjonalistycznego Konfucjusza, to te elementy owszem można znaleźć w Platformie, ale z drugiej strony oczywiście nie chcę zasugerować, że działacze Platformy czy przywódcy studiują klasyczną myśl chińską. Tak na pewno nie jest, chociaż nie byłbym aż tak lekceważący w stosunku do możliwości intelektualnych Donalda Tuska. To był na pewno, znaczy jest, ale był w tym sensie, że no kiedyś miał więcej czasu i pewnie ochoty na czytanie tekstów z filozofii politycznej i robił to na pewno. Był przecież współtwórcą Przeglądu Politycznego, pisma na bardzo dobrym poziomie, pisma liberałów gdańskich wychodzącego od stanu wojennego, potem pan Lewandowski to przejął po nim. No widzimy ich przez pryzmat ich późniejszych funkcji politycznych, które no nie kojarzą się z działalnością intelektualną, tak bym powiedział, ale w latach, no w połowie lat 80. to było naprawdę ciekawe, ważne pismo intelektualne, współtworzone przez Donalda Tuska, Janusza Lewandowskiego, pana Schomburga, przez trzy osoby przede wszystkim. Ale rzecz jasna, ono się inspirowało nie myślą chińską, tylko myślą liberalną, klasyczną, europejską. A ja tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że pewne koncepcje konserwatywne, liberalne, różne, które odnowią się w myśli europejskiej, mają coś w rodzaju swojego prologu w myśli chińskiej. Prologu, do którego świadomie nie nawiązywano, bo prawie nikt w myśli europejskiej nie słyszał aż do XIX wieku o tych myślicielach, o których mówiłem. Nikt ich nie studiował, nikt dosłownie. Więc to, że one potem się pojawiają, wynika z tego, że po prostu Chińczycy jako pierwsi
ze względu na zaawansowanie polityczne i cywilizacyjne swojego kraju, dostrzegli pewne dylematy i opisali je po swojemu. A później z tymi samymi dylematami będą się mierzyli myśliciele kręgu śródziemnomorskiego. Grecy najpierw, a potem Rzymianie, potem Europejczycy chrześcijańskiej już łacińskiej Europy. Więc tylko w takim znaczeniu, nie broń Boże, w takim oto, że prawda, no, Donald Tusk czy ktokolwiek z Platformy studiuje Hanfejcy czy Prawdziwą Księgę Południowego Kwiatu czy Księgę Pana Shang. To nie są lektury jakieś takie powszechnie, powiedziałbym, spotykane w kioskach Ruchu czy Empiku nawet. Bardzo proszę. Tak, tak, proszę bardzo. Żeby zgłaszać, ja tu mam do pana prośbę. Pan jest wielkim autorytetem. Żeby pan zainspirował, żeby historycy zechcieli pisać historię Polski końca XVIII wieku. Chodzi o rozbiory, o Targowicę, bo my mamy dzisiaj epokę Targowicy. Ja tu może zacytuję słowa marszałka Piłsudskiego. Umiejętność przewidywania u nas nigdy nie stała nigdy na należytej wysokości. Nie myślano nigdy o realnych przygotowaniach, to też skutki takiego zaniechania były po prostu fatalne. Korzystajmy ze smutnych doświadczeń przeszłości, żeby zapobiec klęskom na przyszłość. Znajomy mój świętej pamięci profesor Zbigniew Góralski, to znaczy udało się świętej pamięci profesorowi Góralskiemu zdobyć kserokopii pamiętników Stanisława Augusta. Niestety tylko 2 tomy zostały wydane. Warto by o tym pomyśleć. Nie wiem, jakie są losy tych kserokopii, bo świętej pamięci pani Danuta Wójcik-Góralska nie wiem, komu przekazała. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. To bardzo ciekawe i ważne pytanie, przypominające naszą bieżącą sytuację i może korygujące ten może zbyt łatwy optymizm, od którego zaczęliśmy. Bo myślę, że z całą pewnością mamy do czynienia z sukcesem obozu naprawy Rzeczpospolitej. To, co stało się 24 maja tego roku. To był sukces obozu naprawy Rzeczpospolitej. Ale to nie znaczy, że zniknęły zagrożenia wokół Polski i wewnątrz Polski pozostające. I tak jak wielkim triumfem obozu naprawy Rzeczpospolitej była Konstytucja 3 maja i liczymy na to, że no nie jedna tylko zmiana Konstytucji, choć ona na pewno jest potrzebna, stworzenie Konstytucji nie na miarę kraju, który no, akceptuje swój status postkomunistyczny, a taką konstytucją jest ta, którą przyjęła komisja pod przewodnictwem pana marszałka Cimoszewicza pod prezydenturą pana Aleksandra Kwaśniewskiego. No bo tak to było, no, prawda? Autorem tej konstytucji w sensie formalnym jest pan, czy głową tej komisji jest pan marszałek Cimoszewicz, a prezydentem, który ją przyjął, jest pan prezydent Kwaśniewski. Myślę, że nie mamy powodów, by się całkowicie od nich odcinać. Broń Boże, pewien element ciągłości jest może nawet tutaj pożądany, ale na pewno jest to czas na zmianę, na reformę. Także w zakresie konstytucji, nie ja się tym będę zajmował, tylko fachowcy konstytucjonaliści skupieni wokół znakomitego prawnika, jakim jest prezydent Andrzej Duda. Ale właśnie o to chodzi, że jednocześnie toczy się bardzo dramatyczna walka polityczna wokół Polski także. No i znów od wschodu ona ma swoje szczególnie niebezpieczne, bo militarne oblicze po prostu. I to musimy brać pod uwagę, że przecież nie wiemy, co się stanie w ciągu najbliższych miesięcy. Putin, któremu nie powiodła się ta pierwsza próba epismentu, do której nawiązywał w ostatnich tygodniach, dogadania się z Zachodem, jakiejś konferencji, która już teraz by się odbyła, oczywiście zmierza do tego, by ten scenariusz osiągnąć. Jak? No może większą brutalnością. A zatem stoimy w obliczu sytuacji bardzo niepewnej w najbliższych miesiącach. Putin może ulec, cofnąć się jeszcze bardziej,
ale może zareagować jakimś kolejnym brutalnym ruchem, który skłoni ku realizmowi właśnie w duchu legistów, polityków zachodnich, którzy zapomną o swoich zasadach i przyjmą tę jedną zasadę, że silniejszy ma rację. Myślę, że to jest pewien niepokój, który nam towarzyszy. Dlaczego o tym mówię? Bo no, to się w oczywisty sposób kojarzy z sytuacją z końca XIX wieku, z wybuchem nadziei wtedy na odnowę Polski. Oczywiście mamy teraz wielką nadzieję, że po pierwsze nasza sytuacja nie jest tak zła, jak była w XVIII wieku. Po drugie, że po prostu z Bożą pomocą ta sytuacja tak się nie skończy, jak w XVIII wieku. Ale historia może nam tutaj pomóc jako przestroga, jako lekcja. I tu już odpowiadając konkretnie na pana pytanie, powiem tak, że po pierwsze pamiętniki Stanisława Augusta Poniatowskiego, napisane rzecz jasna po francusku, kapitalna lektura, arcy ciekawa, dowcipna, przepraszam bardzo, została niedawno wydana w monumentalnym wydaniu, czy wznowiona pod przewodnictwem pani profesor Grześkowiak-Krwawicz i Dominika Triera, francuskiego badacza, w języku francuskim pełne wydanie, a po polsku wyszedł skrót. I wystarczy przeczytać ten skrót, on ma 600 stron, Muzeum Łazienkowskie wydało. To bardzo pięknie, za bardzo małe pieniądze, polecam państwu, 50 zł, przepięknie ilustrowany tom, no i kapitalna lektura, po prostu no, był świetnym pisarzem, można powiedzieć, Stanisław August, i umiał opisywać także swoje słabe strony, więc polecam tę lekturę. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że państwo tutaj macie szczęście, mieszkańcy Warszawy, że żyjecie w mieście, gdzie pracuje na pewno najznakomitsza szkoła historyków XVIII wieku pod kierunkiem pani profesor Zielińskiej, Zofii Zielińskiej. Tak, absolutnie. Która wiem, jak rozdysponowała pomiędzy swoich uczniów i uczennice konkretne zadanie. Ty piszesz na nowo historię pierwszego rozbioru, wyłącznie w oparciu o nowe źródła rosyjskie. Także to będzie rewelacja, to wyjdzie w ciągu najbliższych 2-3 lat. Cała seria monografii uczniów profesor Zielińskiej. No dobrze, ale wykonują pracę fundamentalną, także tu jestem ogromnie wdzięczny Warszawie, profesor Zielińskiej, Uniwersytetowi Warszawskiemu i pełen nadziei, niczym nie zachwianych, bo te książki wyjdą. To jest łatwiej zrobić, książkę o historii. Trudniej jest naprawić Rzeczpospolitą i obronić przed wrogami zewnętrznymi. Bardzo proszę. A jeszcze może dodam, że profesor Zofia Zielińska teraz szykuje, to już pochwalę, nasze wydawnictwo krakowskie, Arkana. W Arkanach wyjdzie, no też rzecz bez precedensu dla tych, którzy interesują się historią XVIII wieku. Pełna korespondencja Stanisława Augusta Poniatowskiego z Katarzyną II. Pełna, ale wyłącznie po francusku. Nie ma pieniędzy na razie na tłumaczenie, ale może potem zdobędziemy tu. A oczywiście są przepiękne. To jest osobne zagadnienie. Nad tym pracuje z kolei taka badaczka historii kultury w Krakowie nad postacią księcia Józefa. To jest rzeczywiście tak wspaniała postać, tak piękna postać. Znów nie doceniamy. Myślimy, że to jest jakiś mit historyczny, że to jest bajka, że niemożliwe, żeby taki rycerz był. Są, oczywiście, że są. To wszystko można zebrać i to jest zbierane. Oczywiście już dwóch historyków napisało bardzo dobre monografie księcia Józefa. Aszkenazy i Skowronek. Ale na nowo to jest jakby przerabiane. Będzie. Skałkowski oczywiście także. A więc no, wracajmy do tej historii. Mamy możliwości już, bo są monografie świetne autorów, których wymieniłem, i jeszcze trzeciego, który został tutaj jak najsłuszniej przywołany, czyli Skałkowskiego. Oj, co pan tak wybrzydza? Proszę się nie martwić. Historycy pracują, naprawdę. Tu w Warszawie nie mam wątpliwości. Proszę bardzo, jeśli są jeszcze jakieś pytania. Jeśli nie ma pytań z sali, ja pozwolę sobie zadać, panie profesorze. Mianowicie w nawiązaniu do myśli konfucjańskiej, do potrzeby tradycji, symboli, tworzenia mitów w przestrzeni publicznej. Jakie propozycje dla prezydenta elekta, za chwilę dla prezydenta Rzeczpospolitej miałby pan, jeśli chodzi o budowanie takich mitów i symboli w naszych miastach, w naszej kulturze,
współcześnie, które mogłyby wygenerować pewną nową jedność narodu, bo wszyscy mamy poczucie, że brakuje takich filarów, takich punktów zaczepienia, szczególnie dla młodych ludzi. Jest pomysł choćby pana Jana Pietrzaka, jeśli chodzi o łuk triumfalny w Warszawie, związany z rocznicą. Mamy rocznicę przyjęcia wiary katolickiej, także jest kilka rocznic przed nami. Na ile i gdzie można by było zaakcentować w ciągu tych najbliższych 5 lat taką, zbudować nową tradycję, czy może nie nową, ale wzmocnić tę tradycję, którą mamy za pomocą nowych akcentów? No myślę, że sama pani już wskazała tę pierwszą, największą okazję, jaką jest 1050. rocznica chrztu, która akurat połączy się ze Światowymi Dniami Młodzieży. No to jest największa okazja do pokazania Polski, światu, temu, na którym najbardziej nam zależy, młodemu światu chrześcijańskiemu, ale także pokazania Polakom, młodym Polakom, że Polska może być atrakcyjna dla świata. Ta Polska, która przyjęła chrzest, a nie ta, która przyjmuje narkotyki. I to właśnie Światowe Dni Młodzieży wydają mi się najbardziej oczywistą okazją do odnowienia tej przyjaźni młodych Polaków z Polską. Młodych Polaków z Polską, bo że w starszym pokoleniu my się przyjaźnimy z Polską, czy podziwiamy ją, o to może łatwiej. Ale myślę, że to przyszłoroczne wielkie spotkanie, daj Boże, ono się odbędzie w jak najlepszej atmosferze, no myślę, będzie naprawdę, nie doceniamy, jak bardzo wielka to jest okazja. To przecież przyjadą setki tysięcy, niektórzy obliczają 2-3 miliony. No niech przyjedzie 1 milion ludzi nawet tylko ze świata. To przecież gdzie przy tym jest impreza typu Mistrzostwa Europy czy jakieś inne tego typu sukcesy. Z całym szacunkiem dla piłki nożnej, którą lubię, innych dyscyplin sportowych, to będzie innej rangi przeżycie. I to jest pierwsza rzecz. Oczywiście powiedziała pani o potrzebie łączenia. To jest bardzo ważne, ale może najważniejsze, ale jest jednocześnie poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, nadrobienia tego, co zostało skrzywione przez ostatnich 70 lat i nienaprawione, a często nawet jeszcze bardziej wykrzywione w ostatnich 25 latach z tych 70, o których mówimy. I sądzę, że tutaj będzie pewnego rodzaju trudność dla prezydenta. Tak przed chwilą akurat w Instytucie Historii Pan omawialiśmy tom korespondencji Zbigniewa Brzezińskiego z Janem Nowakiem Jeziorańskim i byłem zdumiony, to PWN wydał na początku tego roku. Byłem zdumiony, jak pod koniec tej korespondencji, czyli to lata 2002-2003, Brzeziński, który no nie był entuzjastą, nazwijmy to tak, znaczy nie jest entuzjastą Prawa i Sprawiedliwości, braci Kaczyńskich, no określa się jako absolutnie zagorzały antykomunista. Z oburzeniem reaguje na próby rehabilitacji Jaruzela, jak pisze przez Gazetę Wyborczą. Ale ciekawa kwestia dotycząca właśnie dokładnie tego, o co pani pytała. Brzeziński domaga się, żeby Nowak-Jeziorański jakoś spenetrował możliwość wydarcia z grobu nieznanego żołnierza Krzyża Grunwaldzkiego nawet. Jako komunistycznego krzyża, który hańbi pamięć prawdziwych bohaterów. Na co Nowak-Jeziorański spokojnie tłumaczy, że jednak wśród odznaczonych Krzyżem Grunwaldzkim byli ludzie, którzy też walczyli naprawdę przeciwko Niemcom, przeciwko hitlerowcom. I to pokazuje, jak zderzają się racje no, kogoś, kto czuje się obrażony sposobem traktowania bohaterów niepodległościowych w III RP. I o tym Brzeziński pisze przez na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej pod kierunkiem Bronisława Komorowskiego oczywiście, gdzie zrównuje się, pisze o tym oburzony Brzeziński, bandytę Michała Żymierskiego z Borem Komorowskim, dwaj wodzowie naczelni, prawda, w okresie II wojny światowej to samo, prawda, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polska Zbrojna, organ tego ministerstwa opisuje, a Brzeziński nie może, no po prostu furia go zżera, stąd takie radykalne propozycje. Jak to zmienić i jednocześnie nie rozbić tej jedności, nie posunąć się o krok za daleko? Myślę, że na przykład wyrwanie Krzyża Grunwaldzkiego byłoby chyba posunięciem się o krok za daleko, bo tak jak Nowak-Jeziorański, to nie są, jak państwo się domyślacie, jacyś moi najwięksi bohaterowie.
Jan Nowak-Jeziorański, choć mają ogromne zasługi, i Zbigniew Brzeziński. Ale przytaczam ich wymianę zdań, by pokazać trudność tego, o co pani pyta. Wskazania w przestrzeni publicznej takich zmian, które zaakceptuje zdecydowana większość z nas jako sprawiedliwe, słuszne, przywracające godność k tym, którzy zostali jej pozbawieni, opluci, a jednocześnie nie antagonizowania tych, których możemy uznać za ludzi dobrej woli. Bo oczywiście jest garstka tych, z którymi utożsamiać się nie możemy. Pozwolę sobie wspomnieć o jeszcze jednej książce, bo jestem pod wrażeniem. Wczoraj odbyła się taka dyskusja w Krakowie z kolei o książce, którą wydało wydawnictwo Arkana, przepraszam, że o tym mówię, o Julianie Polanie Harasinie. Ktoś z Państwa kojarzy tę postać? To no, w Krakowie bardzo znana była bardzo znana postać. Wstrząsająca historia, być może najbardziej wstrząsająca ze wszystkich historii PRL-owskich, ponieważ był to sędzia wojskowego Trybunału Rejonowego w Krakowie, który ma na swoim koncie, znaczy miał na swoim koncie 60 wykonanych wyroków śmierci w latach stalinowskich. Nie był rekordzistą w skali kraju, było kilku, którzy mieli 100 wyroków śmierci. Ale no cóż, problem polega na tym, że no był i pozostał szwagrem kardynała Macharskiego i był wożony przez księdza kardynała do papieża. Donosił, napisał około 4000 donosów w ciągu swojego życia. Ostatni napisał 2 tygodnie przed śmiercią, wtedy, kiedy był w stanie jeszcze pisać. Umarł w 1984 roku, informując o tym, co robi papież, co robi szwagier, bo jeździł do papieża zawożony przez kardynała Macharskiego. Otóż mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że to jest ta grupa ludzi, z którymi w przestrzeni publicznej chyba nie mamy powodu się godzić czy szukać porozumienia. Mówię oczywiście o Polanie Harasinie, o tym dziedzictwie zbrodniarzy stalinowskich i ich kontynuatorów, którzy próbują bronić dzisiaj ich pamięci. Ale duża część tych, którzy, tak jak żołnierze właśnie Dywizji Kościuszkowskiej, pierwszej Armii Ludowego i drugiej Armii Ludowego Wojska Polskiego, szli po prostu walczyć z Niemcami. No ich obrażać nie mamy powodu w żaden sposób naszą pamięcią historyczną, prawda? A więc tu jest jakieś bardzo trudne pole, na którym nie wskazuję łatwych odpowiedzi, bo to jest pole do bardzo delikatnej pracy, powiedziałbym, z materią historyczną. Natomiast taką jednoznaczną, oczywistą okazją wydaje mi się rok 2016, Światowe Dni Młodzieży i odnowienie chrztu Polski. Z tą okazją nie zgodzą się tylko fanatycy spod znaku religii walki z Bogiem, bo ta religia jest bardzo mocna w Polsce, jak widać. No, kiedy czyta się rozmaite teksty, nie tylko Fakty i Mity, ale wpisy w internecie, to widać, jak ten fanatyzm tężeje, antyreligijny. Ale myślę, że z nim kompromisu żadnego nie mamy powodu szukać, bo kompromis z tym fanatyzmem oznaczałby zniszczenie podstaw duchowych Polski. Więc tutaj myślę, tu jest jakiś punkt przełomowy, myślę, rok 2016 w sensie symboliki historycznej, odnowy poczucia dumy, miejsca Polski w Europie, młodości, którą niesie ze sobą chrzest, nie starości. To nie jest ostatnie namaszczenie, to jest chrzest, który ma nas prowadzić w nowe, lepsze, godniejsze życie. Można ten chrzest odnowić właśnie w przyszłym roku. I jestem absolutnie spokojny o to, że ktoś tak wychowany, tak ukształtowany przez tak głęboko chrześcijańską rodzinę jak prezydent Andrzej Duda rozumie to doskonale, tak doskonale jak najlepiej rozumiejący na tej sali. Ja chciałabym pociągnąć, bo na drugie pytanie pani Dobrowolskiej, pan profesor nie jeszcze odpowiedział. Może jedno. Mówię o tym łuku triumfalnym w 2020 roku, ponieważ nie ma w Polsce praktycznie żadnego pomnika, natomiast były na szczęście, eksprezydent stawiał w Osowie jakieś plugawe, przepraszam za słowo, przepraszam państwa. Do czego zmierzam? Czy nasz naród, bo właściwie powinnam powiedzieć społeczeństwo, czy ono się nie będzie bało, nawet gdyby taką inicjatywę podjęto, to czy się, że tak powiem, nie ulęknie, jest ta wojna na wschodzie, ten pomnik powinien powstać już dawno temu, jeśli ta wolna Polska wróciła do nas. No nie było go. Teraz jest stuletnia rocznica, no aż się prosi, prawda? I do czego zmierzam?
że część społeczeństwa jednak jest zalękniona. Ja nie mówię o tych podłych, tych takich nikczemnych, którzy opluwali prezydenta Kaczyńskiego, przyłączali się do tego ohydnego procederu, tylko o tych, co się są struchlali, że tak powiem. O. Tak. To tu odpowiem bardzo krótko. Myślę, że mamy szczęśliwie podpowiedzianą kolejność działań i kolejność rocznic. Najpierw rocznica chrztu, potem setna rocznica odbudowy niepodległości, a potem setna rocznica obrony tej niepodległości i obrony całej Europy i chrześcijaństwa. Myślę, że ten naturalny porządek kolejnych rocznic pozwala na wykonanie pewnej pracy. Trzeba przygotować właśnie społeczeństwo do tego, żeby się przestało bać. Żeby się przestało bać własnej historii, odwagi swoich przodków i zasługi swoich przodków. Żeby przestało się bać tego oskarżenia, które było tak mocno wpojone przez propagandę pogardy, garbatej historii i tak dalej w ostatnich 25 latach. Przestało się bać oskarżenia o to, że Polska równa się tylko, polska historia w XX wieku, równa się jedwabne, równa się wyłącznie prześladowania obcych mniejszości. Jest historią, jak powiedział pan prezydent Komorowski, narodu sprawców. Otóż myślę, że jest czas, żeby odrobić to. Odrobić to właśnie filmami, produkcją rozmaitych właśnie takich zjawisk, o których mówił Konfucjusz, tych tworzących tę sferę symboliczną wokół młodych ludzi. Bardzo dziękuję. Jeszcze ja dwa pytania, panie profesorze. Pierwsza rzecz, chciałem odnośnie jedności narodu, które pan prezydent Duda chce prowadzić. To nie będzie prosta rzecz. Druga rzecz, chciałem podkreślić absurdalność luku triumfalnego w Warszawie. Dlaczego? To jest nawiązanie do tendencji endeckiej, że tylko 15 sierpnia w 1920 roku zadecydował. Innych cudów Pan Bóg nam nie sprawił. Przepraszam bardzo. Zaraz, więcej. Ja mam inny projekt. Od roku 2000 wojuję zarówno z prezydentem miasta stołecznego Warszawy, jak z kardynałem Nycza, ażeby tu, gdzie stoi krzyż, to znaczy żeby był świątynia, sanktuarium dziękczynienia miłosierdziu Bożemu. Duża skała opoka w grocie prezbiterium i 150-metrowy krzyż. To jest wysokość 2/3 Pałacu Kultury. Po przeciwnej stronie Panteon Narodowy, zbudowany na planie krzyża w postaci połączonych luków triumfalnych. Od strony zachodniej upamiętnienie uznania. Nie rozumiem, ale już w szczegóły może nie wchodźmy. Dobrze, ale to jest ważne. Dobrze. To jest ważniejsze niż luk triumfalny, bo on absolutnie pasuje. A pan, nawet pan Wiesław Johan, ale już rozumiem, był tak. Za tym, żeby luk triumfalny był, ale na przedpolach Warszawy, gdzie zatrzymaliśmy bolszewików. A przecież Warszawa z zatrzymaniem, tylko oczywiście ludzie bronili, ale na placu Piłsudskiego, no rozumiem pana Panteon myśl. Narodowy. Dobrze, tak. Tylko to. Pani jeszcze oddajmy Panie głos. Profesorze, jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Zachować Pamięć i chciałabym w tym istotnym momencie, w którym mówimy o łuku triumfalnym, zawiadomić pana profesora, że my jako stowarzyszenie mające siedzibę na Żoliborzu w Warszawie jesteśmy zainteresowani zachowaniem pamięci tamtego wspaniałego wydarzenia i wystąpiliśmy do pana wiceprezydenta Warszawy z propozycją, że znaleźliśmy wspaniałe miejsce na zbudowanie tego łuku triumfalnego i poprosiliśmy o kontakt. Także, ach, to jest nasza tajemnica, której... Nie. Ale niech pan się dobrze denerwuje. Niech przepraszam pan się, bardzo. Proszę nie być despotycznym. Gdyby była pani uprzejma dokończyć. Tak. Proszę. W każdym razie jest to dowód zainteresowania mieszkańców Warszawy faktem zbudowania tego łuku triumfalnego i uczestnictwem, więc my się nie boimy jak gdyby skutków politycznych takiego właśnie wydarzenia w setną rocznicę. I myślę, że każdy inteligentny polityk, jak również
pan prezydent Putin zrozumie, że stuletnia rocznica jest dopuszczalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, nie, bardzo proszę, już nie, pan już dwa razy zabierał głos. Ja króciutko pozwolę sobie do tego nawiązać. No, słusznie powtarzaliśmy tutaj, że jednym z głównych przesłań prezydenta elekta jest przesłanie odbudowy zgody wewnątrz narodu. Jeżeli my tutaj zaczynamy się kłócić o to, czy łuk triumfalny, czy krzyż, to ja rozumiem, że to są bardzo ważne sprawy i żadnej z nich nie lekceważę. Ja na przykład jestem przywiązany do innego pomysłu budowy kopca świętego Jana Pawła II w Krakowie. Ale uważam, w Krakowie, tak. Obok oczywiście istniejących kopców jako wotum narodu, nie wotum religijne, tylko wotum w sensie wdzięczności narodowej, właśnie także w związku z rokiem 20, który jest setną rocznicą urodzin świętego papieża Polaka, obok istniejących kopców Kościuszki i Piłsudskiego. Ale nie upieram się przy tym, chodzi mi o to, żeby właśnie jakieś symboliczne sposoby upamiętnienia, łączenia Polaków z ich wielką historią się pojawiły. Broń Boże, żeby były okazją do kłótni między nami. Naprawdę. Także z całą pewnością pani i komitet, który za nią stoi, ma najlepszą wolę i pan ma najlepszą wolę. I Jan Pietrzak ma najlepszą wolę, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. No, nie. To jest akurat niedobra tradycja, która prowadzi nas do złego używania weta. Weto ma swoje dobre strony, ale ma też niedobre. Zrywać sejmów nie wypada. Panie profesorze. Podsumowując, tylko tak. Chciałem powiedzieć, że naprawdę będziemy mieli, daj Boże, jeśli wygramy te wybory, wiele okazji do tego, żeby wykazać się swoją obywatelską inicjatywą na rzecz upamiętniania tak wielu różnych aspektów naszej historii, które wymagają przypomnienia, bo przecież jeden nie załatwi wszystkiego, ani rok 1050, ani 2018, setna rocznica odzyskania niepodległości. Po drodze jest tyle innych spraw do nadrobienia. We wszystkich możemy uczestniczyć. Tylko, przepraszam, że zawołam jak w 12 księdze pana Tadeusza. Kochajmy się. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panie bardzo. Profesorze, myślę, że będę wyrazicielką myśli i serc wszystkich tutaj zgromadzonych i gromadzących się przez cały ten rok, który za nami, wspólnej pracy i wspólnego dojrzewania do wolności. Pozwolę sobie na pana ręce wręczyć drobiazg, tutaj prezentując państwu. To jest widoczek z Warszawy, ale nie byle jaki widoczek, bowiem rycina XIX-wieczna przedstawiająca Pałac Prezydencki. I pozwoliliśmy sobie tutaj taki adres pod pana, do pana skierować. Wielce szanownemu panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi, na pamiątkę cyklu wykładów Jak odbudować Polskę, ukoronowanych odbiciem Pałacu Prezydenckiego dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, wdzięczni słuchacze i organizatorzy ze Stowarzyszenia Solidarni 2010 i data nie dzisiejsza, tylko Warszawa 24 maja 2015 roku. Ogromnie dziękuję państwu i Solidarnym 2010 za ich ogromny, pani i całej organizacji, wkład w to, żeby wybory nie zostały sfałszowane. Ta praca będzie wciąż jeszcze bardzo potrzebna. Ogromnie pani, stowarzyszeniu, panu i wszystkim innym tu obecnym osobom ze stowarzyszenia i wszystkim, którzy do tego samego dzieła się przyczyniają. Z całego serca Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za wszystko.